Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was podsumowanie nowego serwera europejskiego trzeciego po pierwszych trzech dniach. Co prawda nie nagrywałem Wam żadnych podsumowań, jak to wyglądało po pierwszym dniu, po trzecim dniu, po drugim dniu. Natomiast jest to spowodowane tym, że po prostu serwer jest w moim odczuciu przeciętny. W sensie nie chcę tutaj nikogo obrazić, broń Boże, no ale nie było żadnych rekordów, nie było o czym nagrywać. Jest to serwer taki zwyczajny, gdzie kilka osób, bądź też kilkanaście faktycznie docisnęło, faktycznie już mają ten poziom 200+, zaraz tutaj oczywiście zobaczymy topkę, natomiast nie było żadnych rekordów, nie było żadnego wow, serwer jak serwer, dlatego też postanowiłem nagrać taki film dopiero po trzech dniach, żeby Wam pokazać, jak to wygląda i żebyście Wy sami w komentarzach, do czego zachęcam, ocenili, co Wy sądzicie o tym serwerze. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i tak jak wspomniałem, piszcie w komentarzu, czy gracie na EU3, jeżeli tak, to jaki macie poziom, jeżeli nie, to dlaczego, no i co Wy sądzicie o tym serwerze. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, to rozstrzygnięcie konkursu na PaySafe Cardy, które miało miejsce w sobotę. W sobotę o godzinie 18 na samym początku streamka, jak jeszcze, jak powiedzmy, zaczynaliśmy drugi dzień na tym serwerze, na naszym berserku, to zrobiłem to rozstrzygnięcie, żeby to było na żywo, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie chciałem nagrywać specjalnego filmu tylko po to, ale chciałem po prostu Wam to pokazać, żeby nie było, że wiecie, ustawione albo coś takiego. No i już Wam tutaj prezentuję wyniki. Mianowicie tak, dałem oczywiście informacje na Discordzie. Wygrały te dwie osoby. Houdini wygrał, jeżeli chodzi o screeny z kanału Kodzik Twórczy, czyli tego mojego kanału na Discordzie, gdzie tam wstawiam te Wasze screeny i z nich robię losowanie. Jak używacie mojego kodu na stronie homesyfygame.net, to można te screenki do mnie podsyłać i w takim wypadku połowa nagrody, którą przeznaczę w danym miesiącu na losowanie, idzie właśnie do kogoś z tych osób. Każdy tam dostaje swój numerek, no i ten numerek, który ja wylosuję, po prostu wygrywam. To jest pierwsza sprawa. No i osoba kolejna, druga, która wygrała, to jest Deju z komentarzy pod filmem konkursowym, bo oczywiście połowa nagrody jest właśnie dla tych osób z kanału Kodzik Twórcy, dla jednego zwycięzcy, no a druga połowa jest z komentarzy pod filmem konkursowym. No i Houdini wygrał 200 PSC i Deju również wygrał 200 PSC. Tak jak napisałem, w kolejnym losowaniu będą brać udział screeny dodane po tym wpisie i oczywiście spod kolejnego filmu konkursowego, czyli jak kolejny konkurs, nie wiem jeszcze na ile, to wszystko zależy od Was, ile razy będziecie w danym miesiącu tego kodziku używać. Teraz używaliście dużo razy w marcu, więc było na 400 PSC, w maju może zrobimy na 200 PSC, jeszcze zobaczymy. Tak czy inaczej, pewnie kolejny konkurs będzie właśnie w maju, jak dostanę wyniki za kwiecień. No i już w tym momencie można do mnie screeny podsyłać i dzięki temu brać udział w tym konkursie majowym, że tak powiem. Tak jak tutaj zresztą jest napisane. No i tu Wam jeszcze pokażę wiadomości, żeby nie było. Tutaj Deju, on nie był mnie na Discordzie, natomiast go zaprosiłem do znajomych, bo napisał w komentarzu swojego Discorda. No i tu, jak widzicie, rozmowa. Siemka, wygrałeś 200 PSC, podeślę kodzik po streamku. No i tutaj macie screena, jak wysłałem mu kodzik na 200 PSC. Zamazałem oczywiście ten kod, wiadomo. Napisał, że działa, dzięki wielkie i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o Houdiniego, no to również napisałem mu: siemka, wygrałeś 200 PSC, kodzik podeślę po streamku. Mega dzięki, ale akcja mega się przyda. Tutaj oczywiście również screenek z zamazanym kodem. Dzięki wielkie, powodzenia na serwerze. Więc tyle, więc zwycięzcy oczywiście nagrodzeni, wszystko jest w porządku. Tu chciałem pokazać, żeby nie było niejasności, bo dużo osób pewnie nie ogląda Twitcha, tylko ogląda samego YouTube'a i nie wiedzą, czy już było to rozstrzygnięcie, czy nie było, więc o tym mówię. Jeszcze mogę dodać jako ciekawostkę, to Houdini tego samego dnia w nocy, bo ja to, no mówię, robiłem o 18, a on chyba o 2:40 podesłał mi screena, gdzie kupował pakiet startowy na nowy serwer na EU3 właśnie z tym moim kodem na tej stronce, no i wydał zaledwie dwie dyszki na ten pakiet startowy. No a udało mu się wygrać 200 PSC, więc no myślę, że warto, jak i tak kupujecie grzybki, to warto te screenki robić, warto podsyłać, bo może akurat Wam się poszczęści. No i tutaj na przykład taki Houdini jest 180 zł na plus, można by powiedzieć. Także tyle z mojej strony, mogę to już schować, konkursik zamknięty, kolejny, tak jak powiedziałem, będzie w maju, ale screeny już można do mnie podsyłać. Dobrze, jeżeli chodzi o nowy serwer europejski trzeci, który wystartował właśnie
No, 3 dni temu, tak? W piątek, czyli tam 14 kwietnia, jak się nie mylę. No to co ja o nim tutaj myślę? Serwer jest dość zwyczajny. Może tu w ogóle przelecimy. No, my wbiliśmy 60 level. Tu jakby nie ma się czym chwalić. Ja to robiłem na streamkach wszystko. Tak jak wam powiedziałem, raczej nie będzie odcinków żadnej tam serii, ani tak jak mówię, odcinków z tego serwera. To będzie chyba pierwszy i ostatni, tak mi się wydaje. Natomiast, no to było na streamku. Totalnie chillowa gierka, żeby tam sobie z wami pogadać, coś tam poklikać w tle. Gramy tutaj berserkiem, więc szału nie ma. Dodatkowo jest oczywiście gildia dla widzów. Dziękuję wam ślicznie za wszystkie wiadomości, bo bardzo dużo, jak widzicie tutaj, tych wiadomości dostałem od was, że chcecie dołączyć do gildii i tak dalej. Natomiast rekrutacja była robiona przed startem serwera, czyli tam chyba we wtorek dokładnie, w poniedziałek już dałem info na Discordzie, we wtorek na streamku. No i oczywiście skład mieliśmy już skompletowany. Jeżeli tutaj już wymieniliśmy chyba ze 3 albo 4 osoby, bo mi napisały, że nie chcą grać, że jednak im się nie chce, że tam nie mają czasu, żeby ich podmienić i tak dalej, więc troszkę już tutaj podmianek poszło, ale jedyny wymóg w tej gildii dla widzów to jest aktywność. Tutaj jak widzicie mamy samych widzów, nie każdy... No nie każdy nawet kupił pierwszy pakiet, bo nie było takiego wymogu, co niektórzy kupili, co niektórzy nie. No ale tak jak mówię, gildia jest, tak jak tu zresztą napisane, for fun i nie ma żadnych wymagań. Jedyne wymaganie to jest aktywność. Jak komuś skoczy jeden dzień, drugi dzień, jak nie będzie mi dawał znać, o co chodzi, no to wtedy będę podmieniał. No, zazwyczaj to będę robił na streamach w ogóle, bo na streamie tym piątkowym ze startu serwera już tam trochę osób pododawałem do listy rezerwowych. Jak się tutaj wykruszali, co niektórzy, to podmieniałem tych ludzi. Natomiast no mówię, mam listę rezerwowych i zazwyczaj będę tą rekrutację, powiedzmy, przeprowadzał na streamkach. Ewentualnie tutaj się odezwę do kogoś, kto do mnie pisał. Natomiast tak jak wam powiedziałem, no na razie nie ma miejsc po prostu. Ale dziękuję za zainteresowanie, bo było bardzo, bardzo duże. Jak na taką gildię czysto for fun, no bo zobaczcie sami, że jak ktoś tutaj chce oczywiście, to co ja już mówiłem, bardziej cisnąć na grzybach, no to jednak... Wydaje mi się, że nie będzie to zbyt dobra gildia dla niego, nie? W sensie lepiej sobie dołączyć do jakiejś lepszej i tak dalej. My tu mamy dopiero 170 rycerzy, mamy te gemiki po 80 około teraz w tym momencie nam lecą, więc no szału nie ma, to jest czysto gildia for fun. Ja też tutaj sobie klikam for fun, żeby coś tam wam pokazać na streamku, ale bez żadnych szaleństw. Tym berserkiem będziemy mocniej lecieć na EU5 i tam na pewno po tych 3 dniach, no myślę, że lekko 2 razy tak level wbijemy, jak nie większy, ale to wszystko będzie już za 2 serwerki. Więc no, gildia dla widzów stoi, powolutku sobie tutaj gramy, bawimy się. Jeżeli chodzi o moją postać, to chyba nie ma tu za dużo co wam pokazywać, bo no nic szczególnego, że tak powiem, więc nie będziemy tutaj jakoś się, powiedzmy, zastanawiać nad tą gildią, natomiast w sensie nad tą gildią i nad tą postacią. No i lecimy teraz do topki. Wydaje mi się, że lecimy do topki, bo to jest najbardziej istotne. Topka w tym momencie, po pierwszych 3 dniach, wygląda tak. Nie mam niestety screenów po pierwszym dniu ani po drugim. Po trzecim no to mniej ważne, no bo wiadomo, teraz już skończyły się eventy, więc już tak to szybko nie idzie. Natomiast najwyższy level na serwerze to jest 242. No ale tu widzimy te 200 poziomy. Można powiedzieć, że wypełniły top 15 serwera, no a poniżej, no tak połowa tego top 31 około, to są 200 poziomy i w górę, no ale tu mamy jakieś 140, mamy jakieś tam 150, tutaj prawie 200, 169, więc no ogólnie tak pół na pół. Po pierwszym dniu, z tego co wiem, chyba 2 osoby zrównały rekord Marksmana, bo przypominam, że pierwszy, najwyższy level po pierwszym dniu, taki rekordowy, to jest 69, który pobił Marksman na serwerze drugim europejskim. No i z tego co się orientuję, bo tam też mi się nie chciało do północy siedzieć, żeby robić te screeny, z tego co się orientuję, 2 osoby ten level wbiły. Nie wiem, czy to nie był Shrek Lover łowcą demonów, więc to też jest ciekawe, tylko nie wiem właśnie, czy on wbił 69, czy jakiś tam 67, 8, no ale coś koło tego. No i tutaj chyba Cat Girl Enjoyer, który, bądź też która, ma w tym momencie najwyższy level na serwerze, ona chyba też wbiła 69 właśnie pierwszego dnia, także zrównali rekord, więc to jest oczywiście również godne podziwu, ale tego rekordu nikt nie pobił. W drugi dzień, wiadomo, już tam się jakieś 200 pojawiały. W ogóle co do 200 poziomu, jak to się dzieje, jak oni to robią, jak to, powiedzmy, tak szybko się expi. Dzisiaj o 20 będzie taki dodatkowy odcinek, miałem wam to powiedzieć na początku, ale zapomniałem, więc jeżeli oglądacie ten odcinek po 20, to sobie zerknijcie, bo już powinien być na kanale.
kanale. Jak jeszcze nie ma 20, to będzie. Dzisiaj właśnie o 20 na kanale, jak ludzie wbijają 200 poziom w 2-3 dni serwera. To jest, myślę, że bardzo interesujące. Postanowiłem coś takiego nagrać, żeby wam mniej więcej to rozjaśnić, jak oni to robią. No, więc mówię, jeżeli chodzi o... tutaj drugi dzień serwera, to już jakieś 200 się pojawiły, ale też ich nie było jakoś super dużo, z tego co kojarzę. No i po trzecim dniu wygląda to tak. Tak się prezentuje ta topka. Rekord chyba po trzecim dniu to jest 238 level, jak się nie mylę. Tutaj Catgirl Enjoyer ma wyższy, ale zgaduję, że wbiła go już dzisiaj po północy, czyli czwartego dnia, więc no tak jak wam powiedziałem, raczej nie ma żadnych żadnych rekordów, nic tam wow się nie dzieje. Serwer jak dla mnie jest przeciętny, serwer jest po prostu taki jak zawsze. Jest kilku wariatów, którzy wbiją ten 200 plus w 3 dni, no ale nie ma tutaj, mówię, jakiegoś wow, jeżeli chodzi o graczy. To jest moja opinia, tylko i wyłącznie, nie mam tutaj zamiaru nikogo urazić, żeby była jasność. Natomiast jeżeli chodzi o gildię, to ten serwer może być ciekawy, dlatego że zazwyczaj na takich właśnie, powiedzmy, nieokrągłych serwerach, takich prostszych, czyli jakieś tam EU2, jakieś tam W57, 8 i tak dalej, zazwyczaj jedna gildia zbierała, powiedzmy, 50 mocnych osób już przed startem serwera. Oni się w jedną gildię łączyli, no i ta gildia praktycznie od samych początków dominowała serwer. Tak to zazwyczaj wyglądało. No a teraz, jak widzimy, jest tych gildii troszkę. Jest gildia Ascendente, która jest gildią Davalona, jak się nie mylę. No i to jest gildia, która na pewno dokładnie będzie tutaj walczyła o topowe pozycje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc to jest pierwsza gildia, to jest chyba gildia głównie niemiecka. Kolejną gildią, tu mamy w ogóle Marksmana, ale on też żadnych rekordów nie pobił. To też pewnie będziecie pytać, więc odpowiadam. Mamy gildię Hall of Shame, która jest gildią głównie czeską, jeżeli się nie mylę. No i również tutaj ma bardzo dużo mocnych graczy w tej topce. Oczywiście topka na razie jest, w sumie to tak przez pierwsze dwa dni nie wyglądało, bo głównie była Ascendente i Hall of Shame, natomiast widzę, że po tym trzecim dniu tak troszkę się bardziej to wymieszało, już tutaj jest więcej innych gildii i tak dalej, natomiast no głównie te dwie gildie, patrząc na topkę, przeważają, więc myślę, że te dwie gildie będą się biły przynajmniej na początku o pierwszą i drugą lokatę. To jest w ogóle pierwsza sprawa. No i jest jeszcze gildia Fond Memories, która z tego co wiem jest gildią polską. Tutaj widzimy, jak jest ktoś w gildii, jak jest ktoś w topce w tej gildii, tutaj Ariadrina kojarzy, on jest S40, więc też jest Polakiem mimo innej flagi. Tutaj mamy Nothing Else, który z wiadowcą sobie też bił 147 level, więc no tak to wygląda. Także tutaj gildia Fond Memory jest chyba głównie polska. Tu mamy w ogóle Cliffka. Cliffek, jeżeli się orientuję dobrze, to jest topowa postać na W60, chyba top 1 w tym momencie. On tam gra paladynem, więc też bardzo mocna postać. Tutaj jeszcze widziałem jedno, o Kobi w ogóle pozdrawiam, też widz, 165 level. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze taki zwiadowca był, Dominguez chyba, o dokładnie, tutaj tak samo, też pozdrawiam, bo graliśmy razem na S38, więc to jest gildia polska głównie z tego co widzę i ona no top 1, top 2 raczej nie wbije, bo tak przynajmniej na razie oczywiście, tak jak mówię, tutaj Ascendente i Hall of Shame się będzie głównie o tą pierwszą lokatę wbić, ale myślę, że oni to top 3 na tym serwerku wbiją, więc fajnie, bo jest jakaś tam rywalizacja gildyjna, to zawsze motywuje graczy, żeby właśnie, no jakoś tam wiecie, grać lepiej, angażować się i tak dalej, bo jak od samego startu serwera jest dominacja jednej gildii, to ludziom się odechciewa, więc tak wygląda w tym momencie topka, mówię, jest dość zwyczajna, nie ma tutaj żadnego wow i tak dalej, gra tu w ogóle widzę Zouzi, czyli osoba, która na EU1 sobie zmaksowała już całą twierdzę, więc to też może być dość mocny zawodnik. No jest, o jest Namo w ogóle, to też zapomniałem o nim, on tutaj gra zabójcą, też jest to osoba, która, no znacie Namo pewnie z mojej serii z EU1, on tam ciśnie paladynem, tutaj też sobie ciśnie zabójcą, bardzo mocny, też bił 200 plus po 3 dniach, więc no tak to wygląda, jest troszkę takich znanych, powiedzmy, nickname'ów. Gilmaka mamy tutaj też Czech, 170 prawie level, też ładnie pocisnął, więc no, tak to wygląda, tak się prezentuje topka. Gildie na razie nieistotne, bo oczywiście
Jeżeli chodzi o gildie, to wszystkie te mocniejsze robią wyprawy. Tutaj mamy twierdzę. Twierdzę, no to też już bardzo dużo osób ma, to chyba też nic ciekawego. Pupilki. Ile osób ma pupilki? 166 osób w tym momencie, więc tak to wygląda. No i podziemia, jeszcze nikt, jak ja to nagrywam dość wcześnie w poniedziałek, jeszcze nikt ich nie ma, ale oczywiście, no myślę, że już dzisiaj do wieczora jakieś tam podziemia na serwerze się pojawią. No i tyle. Tyle generalnie, jeżeli chodzi o ten serwer, tyle jeżeli chodzi o tą topkę. My tutaj też już dwie wyprawy zrobiliśmy z gildyjką. Nasze procenty wyglądają teraz tak, bo nie wiem, czy pokazywałem. No i jakoś to idzie, jakoś to powolutku idzie. Tutaj już możemy kolejną wyprawę, ale niestety nie mam golda. Może jakoś sobie ogarnę zaraz tego golda. No ale wszystko, nie? Wszystko, mówię. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o moje zmagania z tym serwerem, to nie ma czego oglądać, nie ma na co patrzeć, bo jest to postać totalnie na chillu, totalnie bez żadnych tam, wiecie, bez żadnego tryhardu, a nic, czysto pod gildyjkę dla widzów, żeby sobie tutaj z widzami pograć, poklikać i tam ewentualnie się pobawić. No i pewnie jak gildia padnie, oczywiście nie chciałbym tego, ale wiadomo jak to wygląda, ludzie tam często kończą grę i tak dalej, więc jakby się tak zdarzyło, że gildia padnie, to ja również na tym serwerze kończę, mimo że moja gra nie jest tutaj jakaś wybitna, to też na tym serwerze kończę, bo po prostu i tak tutaj nie planowałem jakoś długoterminowo grać, ale oczywiście póki gildia będzie, to będziemy sobie tutaj klikać. Dobrze, tyle z mojej strony, tyle z takiego podsumowania pierwszych 3 dni. Piszcie w komentarzu, co wy o tym serwerze sądzicie, czy gracie, czy nie gracie, jak tam wam idzie, chętnie sobie poczytam, jaką klasą gracie, jaki macie level, no i wiadomo, jakieś tam informacje, będzie mi bardzo miło, jak napiszecie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również kciuka w górę pamiętajcie zostawić. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!